Witam Was, kochani, bo jesteście na okrawie tam w odcinku już pierwszym odcinka wspomnienia z Grzesiury z dzieciństwa. W sumie witam Was w pierwszym odcinku. Ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że no, dzięki za te szoty tam, że oglądaliście te trzy. Tam było najpierw, że Pegasusa przedstawiam, później, że wyłączony jest ogólnie. Następny dzień, no i ten deszcz zakichany co wczoraj był. Także elegancko. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć właśnie, bo naprawiłem dziada. Kurczę, czekajcie, nie w tą stronę. No co jest? Aha, dobra, czekajcie, muszę go naświetlić. O, teraz elegancko go widać. Jak widzicie, działa zajebiście. Na szczęście się nie zepsuł. Czekajcie, wyjdę tylko z tego. Z tego, co nie potrzebuję akurat. No, tak widzicie, normalnie działa, elegancko jest, elegancja Francja. Jest zajebiście, bo 6 dych tylko dałem. Działa już mi ogólnie od... O, już kurczę, co najmniej z tydzień będzie, albo z 2 tygodnie, jak nic. Co ja tu chciałem jeszcze powiedzieć? Mam w sumie te nieznane miejsca to były tak nagrywane, że wiecie, że co, że szczerze, że takie sobie te nieznane miejsca były nagrane. Ten głos był do bani, jakość też była do bani. Jeszcze bym wam powiedzieć szczerze, no, nieciekawie ogólnie był nagrywany ten odcinek tam. Ale chciałem wspomnienia z Grzesiury, tak? No to może zacznijmy tak coś takiego, że wiecie, był Pegasus zawsze, ogólnie jak przychodziłem do domu i miałem więcej gier niż teraz, kurczę, bo miałem tak, miałem wtedy, co pamiętam, to wtedy miałem Punishera, chyba Jaskiniowców miałem, Kingstonów, czyli wtedy miałem jeszcze Mario, Little Nemo miałem, Obcy były, Myszka Miki była. Później nagle te, wiecie, te gry wszystkie wywaliłem w cholerę, nie odzyskałem już ich później. Jak myślę sobie później, kurczę, ty debilu jeden, nie? A tam angielskiego mógłbym się nauczyć przez te gry ogólnie. Bo wszystkie były, te gry były wszystkie angielskie akurat. No i niestety tak wyszło, że no, straciłem te gry. No i później tylko co odzyskałem, to tylko Mitter Final Fighting tam. O, i bym mógł wymieniać tam w cholerę. Miałem trochę tych gier, z 50 było gdzieś. Teraz jest trochę połowa, tak gdzieś się chyba z 10 chyba brakuje, jak się nie mylę. Tam Codename Viper też był, ale w wersji jako japońskiej, a nie angielskiej. Także niestety tak bywa. Co tam było jeszcze w sumie z tych gier, że tak powiem szczerze? No więcej chyba nic nie było, więcej no tam, co tam było więcej, no Kinikun się pojawił później, DJ się pojawił później właśnie też, właśnie dlatego znam ten schemat cały. Fakt, gra nie jest wcale łatwa, bo jak przechodziłem za pierwszym razem, tylko do trzeciego poziomu miałem dojść. Później z bratem właśnie, no rozwaliliśmy tą całą grę, powiedzmy szczerze. Tak do 5 poziomu mieliśmy przejście i ja to się raz użyłem i przelazłem to normalnie. Że tak powiem szczerze, wziąłem sobie ninja, specjalnie ulepszyłem go na maksa. I z tym ulepszeniem na maksa rozwaliłem tego bossa, 5. No i jakoś się udało tam 6 level przejść, także no dobra. To na razie komentujcie lub subskrybujcie, dzwonkujcie, na razie, cześć, do następnego, do jutra, cześć.